A cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Całe poczucie z rana? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Zmęczeni? Wczorajszym meczem? Troszkę tak. Trochę tak? Tibor też? Tak. Ciężko jest? Ciężko. Ciężka praca. Nie zostajecie na siłowni? Czy zostajemy? A, właśnie. Zmierzamy tam. Mówię, dziecię, nie się. A ja na zero. Nawet nie piję. Jak się regenerowaliście wczoraj? Spania? Spania, ale tylko do 6 rano. Tylko do 6 rano. Niestety. Traktor przyskazał. Ja teraz się kurwa cię nie chodzi, ty. No. Ale dobrze. Danielo! Ale się A ja mówię po prostu, nie? Pompeczki nie mniej niż 100. Do 200. Lezą mało handlu. Tak, myślę, że nie używam. To zostaw. Ja bym to zostawił. Co? Nie, to... Ale felicitaj te sprawy. Albo... Fajnie, że to zrobię. Wiosłowanie. Wykochanie na reszce. Czyli Daniel, ile tych pompek tutaj? Co? Co? 12. Że nie na treningu, to gdzieś indziej. I know you are tired, I know you are pain and everything, but you need to convince. In Croatia have two things, one is dobro, good, and another is ognisto, perfect, super. And now I ask, Kakoste, this is the idea, if you put convince here to this,
and your skills. No problem. But never you are 100% sure. Me too. Nie czujesz w nogach wczorajszego meczu? Nie czuję. Co? Nie czuję. Więc dzisiaj tak... Czuję się bardzo dobrze, wiesz? Aha. W pełni sił. I tyle ci mogę powiedzieć. Dzisiaj znowu popołudnie, bez drugiego treningu. Tak. Ale będziecie mieli jakąś odprawę wideo. Chyba tak będziemy analizować wczorajszy mecz. A jak wczoraj odpoczywałeś? Bo mieliście dużo czasu na wypoczynek. No, przespałem całe popołudnie. I obudziłeś się dopiero na kolację? No trochę przed kolacją, poczytałem chwilę książkę i... Jaką? Jakie czytasz książki ogólnie? Różne. A w tym momencie? Trening, bardziej taki trening mentalny. A, myślałem, że coś o jakimś sportowcu wielkim, czy... Nie. Jakieś teraz... biografie? Biografię też czytam, ale teraz trening mentalny. Are you tired? Some. Because last match? Little man, yes. And do you feel it during this training session? Yes, I'm rest some and it will be good. Mm-hmm. I think tomorrow will be very good. How you spent? Because one training tomorrow and we can rest. Yeah. And how you spent last afternoon? Because you have a lot of time yesterday. Yes, I sleep and I'm rest too. Because my legs feel very bad. And checked some mobile phone, yeah? yes, of course. It's narcotic iPhone. Tomek, jak się czujesz po wczorajszym meczu? Super. Nie było czystego na treningu? No, zależy jak tam. Niby pierwsze 45 minut, ale wiesz, no, trenowaliśmy po dwie godziny nawet wcześniej, także wiadomo, trochę na intensywność, ale super, no to jest obóz przygotowawczy, żeby trochę było czuć w mięśniach, także wszystko okej. Okay. Odpocząłeś wczoraj? Po południu? Tak, trochę jeszcze na siłowni z Danielem, popracowaliśmy, później wieczorem była sauna, basen, także... Jesteś po prostu siłowniocholikiem. Tak myślę, bo każdą wolną chwilę chyba spędzasz na siłowni albo na jakimś spa. Co, jest okres przygotowawczy, więc no kiedy to wszystko zrobić, no taką bazę, podstawę, całą siłę, dynamikę, jak nie teraz właśnie. Także no, jak mam jeden trening, to czasami, oczywiście w zależności jak się czuję, jak jest 6 godzin przerwy, można coś zrobić jeszcze. No pewnie. Widziałem ten komentarz. Co? Dobre pytania zadaję. No zbyt bystry jest na piłkarza, no co zrobisz? Kacper Chorążka czyta zawsze komentarze na YouTubie. Powiedz, you are back into the training with the team. Yes. And how do you feel? Great, because I feel great. Because for a long time you have an injury. Yeah, I was out for 2 months, but I feel great now and today was good on training and I hope that from now on I'm not gonna have injuries. You feel ball like earlier, like before an injury, or you need some more time? Maybe I need just 1 week just to get used to like everything, but I think I'm generally okay. Everything is good, so I think I'm gonna be. And the biggest word for the training was in Croatia, yeah? Because the coach knows also a little bit Croatian, so it's nice to talk. I kako si? Dobro? Odlično. Odlično. Martin, wczoraj podczas wywiadu mówiłeś, że czujesz się źle, trochę ciężko tak. I że zobaczymy jutro, więc jak jest dzisiaj? Tak, trochę lepiej można, ale jutro będzie jeszcze lepiej. Bacha. Ado. Fabian Bartes. Bacha, bo podobno wczoraj mówili, że właśnie Basza woli, jak się do niego Bacha mówi. Dobra, chodź. Ale w windzie to wyjaśniliśmy i woli Basza. Albo Basilio. Basilio. Dzień dobry. Bacha, o Basza, o Basilio? Basza, Basilio. Gulnet. Basilio también. Gulnet. Powiem ci, Kacper, że dziwi mnie w sumie, że nie zostałeś na siłowni, bo tam zostali ci, którzy grali trochę więcej wczoraj. Ty zagrałeś cały mecz. No ale wiesz... Ja wolę wyjść na boisko. Poczuć piłkę? Nawet tak, wiesz, zrelaksować się na boisku, na samym boisku tak najlepiej. A jak cię trenuje z trenerem? Bardzo dobrze, samotnie na pewno, w ostatnim czasie. To macie czas dla siebie, można powiedzieć. Ale tym więcej czasu na poprawienie niektórych błędów. No.
today's training session was a little bit divided, yeah? Like people in the gym and people in the on the pitch. Yes, the people who played more minutes yesterday just stay on the gym, on the hotel to recover from the yesterday effort, and the players who play less just do one regeneration training. Yeah, and in the afternoon we are watching some movie, yeah? not a real movie, but some image from the yesterday game. Uh-huh. For see what we do and to analyze, good and bad. And to analyze a little bit, yeah? Yes, to analyze the games. Father, put the sunglasses, Father. Fabio Bartes. Fabio Bartes. Dasha, Fabio Bartes. No, you're Fabio Bartes. Who's Fabio Bartes now? Pablo or Bash? Pablo. Bracia normalnie. Pierwszy raz w takim ustawieniu graliśmy. Która to już partia? Pierwsza. E1? Trafienie. 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 Pewne trafienie. Jeszcze mądre, Maciuś. H2. H2. Trafienie. Przepiękne trafienie. Maciek strzela normalnie jak rasowy napastnik. F1. Pudlęko. Kurczę blaszka. A czy, ja mam trójkę i dwójkę, tak? Czy jak to było? Nie wiem, powiedz mi H3. H3, ci powiem takie coś, że to jest trafienie. W sieci. I potem jedynka zostanie. E2. Trafienie. No, trafienie. Zatopienie? Zatopienie. Zatopienie. To tylko trójka mi została. To tu nie mogłeś, dobra. Więc H1. To jest trafienie. I zatopienie. Zatopienie. I została mi jedynka tylko. Jedynka ci została. A tobie trójka. No, już wiem gdzie jest. G1.